I wtedy spełniła się przepowiednia Matki Bożej z La Salette, że w 1684 roku Lucyfer będzie wypuszczony z piekła. I zaczęła się wojna. Ten potwór, co sygnalizowałem wczoraj, pantera czarna, bestia czarna, urodziła komunizm, później urodziła hitleryzm, a dziś nam rodzi ten dobrobyt, w którym żyjemy. Ale nas interesuje całkowicie inne papaczenie. Masoneria chowa się i maskuje w taki sposób, by móc wszędzie wejść. Rozpracowali nas perfekcyjnie. Mnie będzie tylko interesowało, jak rozpracowali Kościół, by pokazać Kościoła. Ma łapy lwa, jak u niedźwiedzia i paszcze. Lwa, to znaczy, że działać będzie przebiegle poprzez środki społecznego przekazu i przez propagandę. To są mistrzowie świata. My jako członkowie Kościoła przegraliśmy bitwę, jeśli idzie o mass media, i tu leżymy. Mamy 4% udziału w rynku w Polsce. I tu teraz rozumiemy, dlaczego masoneria dziła Maksymiliana. Rycerz niepokalanej to był kamień wokół jej. A dziś dżazgę w tyłku mają przez Radio Maria. I wściekają się gdzie mogą. Propaganda, urabianie opinii publicznej, co mówią, co tydzień się zmienia, a my żyjemy pod tym naciskiem, bo boimy się, żeby się nie stało, że się skompromitujemy, że się splamimy, że aukcje. I taki jest w nas katolicyzm. Boimy się o aukcję przed masonerią, ale się nikt nie boi o swoje aukcje przed Bogiem. Fatimie Matka Boża Łucji pokazała dwie bramy, do piekła i do czyśca. Do piekła taka ciźba, że bardziej niż bezce na śledzie. A do nieba luz, można tańczyć oberka i się o niko nie obijało. Czyściec i piekło będzie wypchane nami, kapłanami i wami wiernymi, pamiętajcie. Jak tam pójdziecie, to Pan Bóg nas też tam pociągnie, bo jak my was prowadzili? To jest cała, to są naczynia połączone w wymiarze wiary. Jeden grzech nas osłabia, jeden tości podnosi nasze aukcje do góry. Siedem głów oznacza różne loże masońskie, które działają wszędzie w sposób podstępny i niebezpieczny. Jak oni ocapili Wałęsę, jak ocapili niektórych dostojników kościelnych, jak się pięknie poubiera. Dosadnie mówię o tym w mojej kasecie promulgującej wielką nowennę uwolnienia świata i tam kazanie buduję w oparciu o apokalipsę świętego Jana, list do Filadelfian i historycznie udowadniam, że on dotyczy Polski. Ta czarna bestia ma 10 rogów, a na nich 10 diademów. Oznaczają one panowanie i władzę królewską. Masonaria panuje i rządzi na całym świecie za pomocą 10 rogów. W świecie biblijnym róg jest uważany jako narzędzie wzmacniające, pozwalające lepiej słyszeć, jako potężny środek komunikacji. Oni na Kościół stworzyli antidotum, budując antykościół. Dziś to zrozumiałem, co to jest antykościół. W oparciu o nasze struktury proponuje się przeciwne odniesienia. Bo kto mi z was powie, to dam mu piękny obrazek, jak Bóg rządzi w świecie? Ręka do góry. Jaki ma mechanizm Bóg rządzenia nami? Nie wiecie? Katechizmu nie mieliście? To jest 10 przykazań. 10 przykazań to jest rządzenie Boga. I ta małpa na głowie ma 10 rogów. To jest antidotum w walce. Ma 7 głów. Na Kościół odtrutko na te 7 głów diabelskich, to jest, moi drodzy, 7 sakramentów. Później jeszcze pokażę, jak dodamy cnoty teologalne i kardynalne, to jest też 7. I tu pójdzie cała walka później tego potwora. Działalność tej czarnej bestii masonerii polega na
walczeniu w sposób podstępny o to, by uniemożliwić kroczenie drogą wskazaną przez Ojca i Syna oświeconą darami Ducha Świętego. Stąd wybito życie sakramentalne, wybito spowiedź świętą, wyśmiano się, że w Kościele nie ma żadnego Boga, sprzątają równo, burzą świątynię, to jest jak fala teraz z zachodniej Europy do nas. A później w wymiarze cnót kardynali to pokażę wam, co na co wprowadzają, przeciwko wierze co mówią, przeciwko roztropności co pokazują. Czerwony smok ćwiczył nas i przekonywał, że się uda nas doprowadzić do tego, że będziemy się bez Boga. Przeżywy, pamiętacie te hasła. Siłą przewodnią partii i tak. I udało się to w dużych procentach w cywilizacjach narodu, że czerwony smok poprzez błąd ateizmu rozwalił wiarę. To niebezpieczeństwo czerwonego smoka, ateizmu i laicyzmu, przypominam jeszcze raz, papież Pius XI ustanawia święto Chrystusa Króla. Chrystus Król będzie ostateczną zaporą tej choroby świata. Natomiast masoneria nie odrzuca Boga. Oni sprytnie mówią, loża francuska, Boga nie ma, ale amerykańska, i oni na tym jadą. Deistyczna. Bóg jest, On jest na w czasach, nam się nie przejmuje. I stąd przy każdych wyborach haratają do Boga odniesienia. Sprytnie. Żebyście znali te układy i gry. Oni się stają pobożniejsi przed każdymi wyborami. I są liczne nawrócenia papierkowe. Natomiast masoneria ma na celu bluźnienie Bogu. Bestia otwiera usta dla bluźnienia Bogu, by bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i przeciwko wszystkim mieszkańcom nieba. To tylko w Polsce udało się na twarz Matki Bożej dać maskę gazową częstochowską w gazecie Prozy i wszyscy mówią, że to jest sztuka. To ja na niego wyleję wiaderko szamba i powiem, że jestem naleciały duchem europejskiej kultury, bo się wtedy realizuje. I nikt w Polsce nie protestuje, nikt nic nie mówi. Kultura, rozumiecie? Oni mają tylko pod kulturą. W ilu filmach bluźnią? Byłem ci na filmie Pasja. Jakie to było diabelstwo. Wszyscy zachęcali, a ci skórniki reklamowali przed tym filmem następny film o kodzie Leonardo da Vinci. Mistrzowie świata. Rozumiecie? Mistrzowie świata. Ściągnęli najpobożniejszy element do kina i ryb. To są sprytni bluźniercy. Oni umieją grać na uczuciach ludzi, a szczególnie tych pobożnych. Największym bluźnierstwem jest wenie kultu należnego tylko Bogu. Powtórzmy nasze zadania, które wynikają z modlitwy Ojcze Nasz, katolików. Powtarzamy wszyscy 3-4. Ojcze Nasz. Zatrzymamy się. Określiliśmy lądowisko Boga. Jakie jest zadanie? Drugie? Święć się. To jest kult. Nie jedzenie, nie oranie w polu, nie mecze piłkarskie, tylko cześć oddawania Bogu. I to jest najsprytniejsze. Pokazywałem wam w przypadku Komunii Świętej sakrum, jak wybili od Soboru Watykańskiego Boga w Europie i na świecie. Msza najpierw, obrócili kapłana do przodu, to jest jeden z największych przekrętów. Następnie poczuli świadomość miłości i estetyki, że za dupcią nie może być Pan Jezus, no nie? Więc go fig do bocznych ołtarzy, do bocznych kablic, tam magazyny pozrabiali, ludzie już nie mieli wizerunku sakrum, bo to jest bardzo proste, bo to się wyćwicza, rozumiecie? To jest cały mechanizm. To wam pokażę o 18, bo teraz nie będzie tego wyświetlania tych znaków masońskich, jak nam Matkę Bożą zaatakowali w cudownym medaliku. Nie, skoro już nie ma tabernakulum, padło tu sakrum przy ołtarzu, to no, nagadano ludziom, prostujmy kolana, rozumiecie? No bo starsi, bo tłoczno, bo ciasno, więc wyprostowali kolana. Później
Postudiowali przepisy sanitarne, że komunia do ust to jest przekazywanie zarazek, więc ryb na rączkę, kiedy...